dziękować, ponieważ to jest... Będzie taka żona na ten koncert, słuchajcie. Nie, naprawdę. Kurde, śpiewacie jest... Było straszne. Proszę? Pozwólcie, kochani, z tego, co tutaj się dzisiaj odbędzie między nami, przynajmniej coś było z koncertu, ponieważ mam dzisiaj strasznie gadatliwy humor. Jeszcze mój menedżer dzisiaj to nagrywa. Ojej, będzie wszystko dobrze. Mam pozdrowić? Pozdrawiam cię. Fajnie, że jesteś. Słuchajcie, dzięki mojemu menedżerowi w ogóle wszystko tutaj może się odbywać. I w ogóle wszystkie koncerty i spotkania, czyli myślę, że zasłużył oklaski trochę, nie? No i pozwólcie jeszcze, bym wam przedstawiła na razie połowę swojego zespołu, dla tych, którzy nie kojarzą. To są moi chłopcy. Jak mogliście zobaczyć, nie są to dziewczyny. Ale mogę powiedzieć, że tu w tym wypadku mogą być wątpliwości. Nie, haha, dobra. Słuchajcie, ten człowiek ma zarąbiste włosy. Prawda? Nie mam. Słuchajcie, to jest mój świetny perkusista. Jeszcze wam dzisiaj pokażę, jak gram na perkusji. Ja gram na gitarze, już zagram, czyli mogliście słyszeć. A teraz zagramy specjalnie dla was dzisiaj piosenkę, którą on napisał, on skomponował. Łukasz! Czyli jeszcze się napiję, dobra? Dobra, to wam przestawię jeszcze resztę. Tutaj stoi bardzo stylowy. O, patrzcie, jak już sobie stoi. Jak do sesji. Ale bardzo fajny chłopak. Bardzo fajnie gra na basie. I nazywa się Tomek. A ten jazzman z tyłu. Kapelmistrz. Dzień dobry, ja mam 167 cm wzrostu, z tymi szpilami mam 180 chyba. Waga, jak sami wiecie, na pudelku wyczytacie. Ewa Farna. Tak. No i specjalnie dla was, ponieważ jak mówiłam, czytam Facebooka i różne posty i parę farnaholików chciało, żebym zagrała piosenkę kiedyś sama sobie. To jest czeski single. Dzisiaj utwór Łukasza i mnie sama sobie. Słońce jasna zaś, nas dzieli kalendarz, prawni wraca z dobi mą twarz. Lidę nagle krzyci, to kwantum rad mnie nie ci. Ja chcę se spać w Poznaniu.